Pan poseł partii Razem, Maciej Konieczny, witam serdecznie. Aktualnie znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji energetycznej. W Polsce grozi blackout i innym państwom europejskim też. Związkowcy okupują PGG Tauron. Kryzys w górnictwie, kryzys w energetyce. Co się dzieje? W jaki sposób z tym sobie poradzić tak naprawdę? Na ten kryzys, który jest spowodowany czynnikami zewnętrznymi, dochodzi jeszcze jeden kryzys. Kryzys relacji rządu Prawa i Sprawiedliwości z Europą. Bo przypomnijmy, że umowa społeczną, którą podpisali związkowcy z rządem, która gwarantuje właściwie to, że nie będą dziko zamykane kopalnie w najbliższych latach, ona zależy od akceptacji Unii Europejskiej. I co robi rząd? Zamiast zrobić wszystko, żeby dogadać się z Unią Europejską w tej podstawowej dla Śląska kwestii górnictwa, to wszczyna jakieś idiotyczne awantury o sądy. W tym momencie polskie górnictwo tak naprawdę jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry, dla którego jego własne ambicje są ważniejsze niż to, żeby dogadać się z Europą i załatwić tą kwestię umowy społecznej. Bo to jest podstawa do rozwiązania wszelkich innych umów, bo tak naprawdę dzisiaj nie wiemy, na czym stoimy z górnictwem i co właściwie będzie jutro, za miesiąc i za rok. Związkowcy mówią, że w ogóle trzeba renegocjować umowę społeczną, ponieważ sytuacja, czy wojna w Ukrainie, sankcje na Rosję wymuszają na Polsce jakby większe wydobycie. Czy Lewica też się zgadza z tym, że te zapisy, te wygaszanie kopalń powinno spowolnić i powinniśmy więcej tego węgla mimo wszystko wydobywać? Jako partia Razem jesteśmy przekonani, że docelowo polska energetyka musi się opierać na zielonych źródłach energii, to jest na energetyce jądrowej oraz odnawialnych źródłach energii. Ale to zajmie trochę czasu. Do tego czasu musimy zadbać o to, żeby Polacy mieli stabilną i bezpieczną energię. I oczywiście cała Europa teraz musi się zastanowić, czy te plany, które mieliśmy, są w nowych warunkach do zrealizowania. I my oczywiście również musimy uczciwie pomyśleć, jak dojść do tego momentu, kiedy będziemy mieli zielone źródła z atomu i z OZE. Ale to wszystko wymaga jednej rzeczy, że nasz rząd będzie w stanie w Europie skutecznie negocjować w naszym interesie. Nie krzyczeć, że Niemiec zły, nie kłócić się o jakieś drugorzędne sprawy, tylko skutecznie negocjować te rzeczy. Bo teraz zgadzam się ze związkowcami, to jest czas decydujący. I teraz będą podejmowane kluczowe decyzje. I to, czy one będą w interesie Polski, czy będą w interesie górników naszych, to zależy od tego, czy dla rządu będzie to najważniejsze, czy raz jeszcze ważniejsze będą jakieś poboczne awantury. Podczas wizyt tutaj w województwie śląskim partia Razem, no, Lewica, rozmawiałem też z branżą automotive, która tutaj jest silna, jeżeli chodzi o Śląsk, a też jest dotknięta z kryzysem. Jakie są tam problemy i też w jaki sposób sobie z nimi poradzić? To za chwilę będziemy mieli okazję usłyszeć od związkowców z pierwszej ręki, jakie są główne problemy i czego potrzeba. Wiadomo, że to branża, która oberwała mocno jeszcze poprzednim kryzysem pandemicznym, bo to, co najsilniej uderzyło w tą branżę, to kwestia zerwania globalnych łańcuchów dostaw i wtedy ta produkcja była zatrzymana, co odbiło się na rentowności, a teraz uderza inflacja, więc jest takie podwójne uderzenie. Z jednej strony były problemy z rentownością branży i produkcją, a z drugiej strony są oczekiwania płacowe pracowników, które są uzasadnione, bo ich pensja znaczy coraz mniej. I jak z tym wszystkim rozwiązać? To po to tutaj się spotykamy w tym momencie, żeby rozmawiać ze związkowcami, jakiego wsparcia potrzebują, jakie rozwiązania mogą pomóc branży.